Dzień dobry. Mam przyjemność przedstawić Państwu doktora habilitowanego Piotra Grabowca, kierownika Katedry Studiów Europejskich, który w swoich badaniach zajmuje się religią obywatelską. Religia obywatelska będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Piotrze, czy mógłbyś zdradzić, dlaczego akurat religię obywatelską wybrałeś jako przedmiot swoich wieloletnich badań? Przygoda, można powiedzieć, tak, z tą kategorią teoretyczną i praktyczną w zasadzie bierze się z moich zainteresowań jednym z takich najbardziej wybitnych historiozofów polskich, Feliksem Konecznym. Badając jego historiozofię, analizując ją, natrafiłem na taką właśnie kategorię, którą on określił mianem wiary świeckiej, jako czegoś, co występuje równolegle wraz z religią publiczną, nazwijmy ją w takim sensie. Przy czym on to pisał w roku 1921. I to jakby też wpłynęło na to, że zobaczyłem w tym pewien rodzaj, no można powiedzieć, pewnej nowatorskiej formuły, którą on używa, która oczywiście wiąże się tam w jakimś sensie z socjologią ówczesnego okresu, ale z punktu widzenia polskiej myśli politycznej i tego, co dziś na przykład wiemy na temat badań nad właśnie religią obywatelską, czy religią świecką, często tak się to ujmuje, było to pewien taki prekursorski element w myśleniu. To jakby było asumptem do tego, żeby się tym zainteresować z perspektywy współczesnego świata, współczesności. Zwłaszcza, że no nie ukrywamy przecież, że cywilizacja zachodnia szczególnie, bo nie jest to zjawisko globalne, ale cywilizacja zachodnia jakby sekularyzuje się, prawda? Następuje zaświadczenie i to zaświadczenie właśnie przenosi się na, i tak się to dzieje już w zasadzie od pierwszej połowy XX wieku, to zaświadczenie powoduje, że następuje pewna pustka, próżnia, którą wypełniają, które wypełniają na przykład w latach 30. zaczynają się wielkie ideologie. No jeszcze wcześniej oczywiście rewolucja bolszewicka, więc to już wtedy, prawda, mamy do czynienia z takim zastępowalnością religii publicznych wielkimi ideologiami, które są w zasadzie takimi wielkimi systemami wiary świeckiej. Czyli religia obywatelska to jest taka religia bez Boga. Bez transcendencji, bez sakrum? Sakrum tak. Natomiast, natomiast bardzo często bez Boga. Ale to nie jest sytuacja taka oczywista, dlatego że te wątki religijne, one też mogą istnieć, czyli mogą funkcjonować równolegle. Na przykład jeden z takich wybitnych socjologów hiszpańskich, José Casanova, twierdził, że religią obywatelską jest na przykład polski katolicyzm. Aż brzmi obrazoburczo. No i tak i nie, dlatego że wiem doskonale, że rola kościoła katolickiego w Polsce miała bardzo taki charakter nie tylko oczywiście sakralny i religijny, ale też narodowotwórczy, tak? Taki, w którym mieliśmy do czynienia z działaniami o charakterze patriotycznym, budowania patriotyzmu. Pamiętamy, że w latach 80. przecież ten ruch Solidarności, prawda? Bardzo różni ludzie również, którzy w sensie światopoglądowym byli daleko od kościoła, w tych kościołach uprawiali politykę, zbierali się, prawda, w salkach katechetycznych, prowadzili działalność antypaństwową. Prawda? Ale nie chciałbyś zaryzykować twierdzenia, że to właśnie z opatrzności Bożej wynika fakt,
że ludzie przygnębieni, którzy stracili wolność pod butem bolszewickim, odzyskują ją właśnie dlatego, że spotykają się w świątyniach, że to jest dzieło jakiejś siły nadludzkiej, boskiej. No, powiem szczerze, że mnie jako naukowcu tak trudno przyjąć taką argumentację do końca. Natomiast i kiedy mówimy o polskim przypadku, to myślę, jest to wyraz właśnie tej kulturowej pozycji Kościoła katolickiego, ale też pozycji politycznej w tym sensie, że no, od początku okresu po II wojnie światowej, kiedy mamy do czynienia z komunizmem w Polsce, Kościół katolicki jest jedyną instytucją, która może rywalizować z instytucją państwa. Tak? Państwa, które nie jest państwem ostatecznie przecież tworzonym właśnie władzą polityczną, prawda? Które nie jest emanacją społeczeństwa, a jest wynikiem narzuconego systemu przez mocarstwo, jakim jest Związek Radziecki. I w zasadzie oczywiście to, co... Tu też pojawia się to pojęcie religii obywatelskiej w takim kontekście, że gdybyśmy popatrzyli na przykład, jak wygląda sytuacja w Związku Radzieckim, jak kształtowana jest świadomość sowiecka, to właśnie to wszystko, co dzieje się od powstania Związku Radzieckiego, czyli zastępowanie religii prawosławnej jakimś systemem kultu, tak, kultu Lenina, później kultu Stalina, prawda? Zastępowania symboli religijnych symbolami świeckimi, ale mającymi charakter sakralny. Tak? Znaczy, mauzoleum Lenina ma charakter sakralny. Dlaczego uważasz? Kiedy patrzymy sobie na świat profanum i sacrum, zawsze mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy jakieś święto, czyli jest to ten obraz sacrum, i to profanum, czyli ta codzienność. W każdym, jakby to powiedzieć, to pojęcie religii obywatelskiej, ono oczywiście niektórym ludziom wydaje się, niektórym naukowcom również wydaje się fałszywym, no bo ta zbitka, pojęcie religia, prawda, która wydaje się nam wyłącznie przypisana do właśnie jakiejś transcendencji, do jakiegoś świata nadprzyrodzonego, że ona jakby nie pasuje do tego, prawda? Natomiast tu chodzi w dużej mierze o element funkcjonalności. Znaczy te religie obywatelskie, czy te religie świeckie, one po prostu pełnią podobną funkcję, wypełniają podobne zadania, jakie wywołują, czy wypełniają religie transcendentne, przynajmniej jeśli chodzi o funkcjonowanie wspólnot, prawda? O jednoczenie, o budowanie tożsamości. No, to jaka to jest tożsamość, wiąże się oczywiście z określonym systemem wartości niesionym przez tą religię, prawda? Obywatelską i tych, którzy piszą, można powiedzieć, dogmaty tej religii, prawda? Tak jak dogmaty właśnie tej religii sowieckiej, pisanej przez klasyków, że tak powiem, rewolucji, prawda? I później podtrzymywanych poprzez symbole, poprzez mity, prawda? Poprzez określone rytuały, które te mity ciągle potwierdzają. Natomiast to moje zainteresowanie wiązało się właśnie z tym, że uznałem, że jest to bardzo ciekawe zjawisko, które jest w świecie sekularyzującym się, wydaje się być coraz bardziej, że tak powiem, obecne, tak, takie potencjalne też, tak, w pewnym sensie potencjalne, dlatego że jeżeli ludzie przestają wierzyć w Boga, to systemy polityczne muszą mi stworzyć coś, w co muszą wierzyć, żeby mogli funkcjonować jako wspólnota. To ja bym chciała Cię tutaj zapytać, czy mógłbyś nam podać jakieś przykłady religii obywatelskiej, które funkcjonują w sferze społecznej w Europie?
ewentualnie może, świata, a może tak, naszego kraju? Może zrobimy tak. Zacznę od tego, że najlepiej opisaną religią obywatelską jest religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykańska religia obywatelska. Tam mamy tak zwany mit założycielski, mamy symbolikę, ale też sakralną, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na tych, którzy zakładali Stany Zjednoczone i idee, które stały u podstaw, to mamy trzy takie istotne elementy składające się na tą religię obywatelską, która buduje tożsamość Amerykanów, jakby wyraża też tą tożsamość dzisiaj. A mianowicie z jednej strony to jest kalwinizm, z drugiej strony to jest oświecenie i ojcowie założyciele, którzy najczęściej byli deistami, nie ateistami, ale deistami, a więc wierzyli też w transcendencję i jej... Wielkiego architekta, bo to tak można powiedzieć, tak, to taka wolnomularska, prawda, formuła. No i w republikanizm rzymski. Tak. I te trzy elementy w różny sposób, również poprzez symbole, są obecne w rzeczywistości publicznej. Sfery publicznej. Tak. To po pierwsze, ale przede wszystkim w mentalności, tak, Amerykanów, w ich poczuciu właśnie tożsamości. Tam mamy masę mitów założycielskich. Mamy mit taki, powiedzmy, nowej ziemi obiecanej, no tak, prawda? A to Bóg daje Amerykanom, prawda, czy Amerykanom, jeszcze nie Amerykanom, ale Purytanom, prawda, daje nowe lądy, nowy ląd, daje nową ziemię obiecaną, którą im daje razem z tymi nieszczęsnymi Indianami, których później, prawda, mordują w na tak, dużą wierząc, skalę, że to, prawda, wierząc, że to jest tak, że to jest sprawiedliwe, ponieważ otrzymali to od Boga, prawda? Tak. Otrzymali kolejną szansę, drugą szansę. Czyli to jest mit, to jest pewne wyobrażenie na początek, wyobrażenie, które usprawiedliwa późniejsze działania, oczywiście, nawet okrutne. Oczywiście. No w tym micie jest oczywiście ta idea budowania świata coraz bardziej doskonałego, taki progresywizm, prawda? Który uwidacznia się cały czas w takim myśleniu Amerykanów do przodu, do przodu, do przodu. Bogacenie się, rozwój technologii. Tak. Podporządkowanie rzeczywistości. Swojej woli. Tak, swojej woli. To też oczywiście wiąże się z kalwinizmem o tyle, że jak pamiętamy, to właśnie kalwinizm przynosi odrodzenie tego pojęcia, tego jakby wydobycie ze Starego Testamentu tej frazy, która mówi o poddaniu sobie ziemi, prawda? Czyli macie tą ziemię, czyńcie sobie ją poddaną, prawda? No i oto tak my za pomocą rozumu i tutaj oświecenie, prawda, się łączy razem z kalwinizmem. Za pomocą rozumu czynimy sobie tą ziemię poddaną, prawda? I będziemy ją sobie coraz bardziej przekształcać i w ostateczności, tak jak pisała Hannah Arendt chyba w latach 50., nagle człowiek przestał być już częścią natury. Oderwał się od świata natury. No ten człowiek z zachodu oczywiście, mówimy o człowieku zachodu. Wracając jeszcze do tych przykładów religii obywatelskiej. Tak jak powiedziałem, w tych badaniach socjologicznych ów Kasanowa mówił o polskim katolicyzmie jako o religii obywatelskiej, ale religia obywatelska nie jest oczywiście dana jakby raz na zawsze. To znaczy ona też może dobierać sobie nowe mity. Tak? Może jakby do starych dobierać nowe, albo stare przekształcać na przykład. Prawda? Dla budowania nowego poczucia tożsamości wspólnoty politycznej. Wspólnoty politycznej, ale wspólnoty narodowej. Tutaj te kategorie oczywiście są do wyjaśnienia, ale nie czas i nie miejsce, żeby o tym tak szczegółowo mówić. Natomiast dzisiaj na przykład w Polsce obserwuję, myślę, od czasu katastrofy smoleńskiej właśnie taką zintensyfikowaną próbę budowania pewnego nowego mitu założycielskiego, opartego o symbol, no właśnie, symbol katastrofy, ale tu symbolem jest prezydent, prawda? Symbolem jest
I on jest nie tylko symbolem, on jest też takim właśnie, można powiedzieć, taką ofiarą, prawda, złożoną na fundamenty nowego porządku, nowego początku. Prawda? On plus oczywiście inni, którzy zginęli w tej katastrofie, ale on jest tutaj tym chyba, można powiedzieć, najważniejszym symbolem, tą najważniejszą ofiarą, która oddaje swoje życie na rzecz budowania nowego porządku, nowego ładu. Proszę zobaczyć, no, że od początku tej katastrofy co miesiąc mamy do czynienia z pewnym rytuałem, prawda? Rytuałem, który buduje pewien mit, mit smoleński. Ale oczywiście religia obywatelska, nie ta, która jest dzisiaj budowana, nie opiera się wyłącznie o ten mit. On jest jakby takim mitem dodanym trochę, bo co się jeszcze dzieje? No, budujemy nowy mit solidarności, tak? Nowy mit przejścia, tak? Czyli przejścia z systemu realnego socjalizmu do systemu wolnej Polski, liberalnej, czy też dzisiaj bardziej konserwatywno-liberalnej, prawda? W każdym razie właśnie wracamy, tak? Mówimy nie. To, co mówiono nam, ta narracja, która została zbudowana przez komunistów plus tych, którzy się z komunistami dogadali, była błędną narracją. Solidarność, czy walka, czy ci, którzy byli bohaterami, ci prawdziwi bohaterzy, nie byli we właściwy sposób godnie ukazani. Ten, który był bohaterem, czy został symbolem, był symbolem przemiany, był agentem, prawda? Znosimy ten, tak, zamieniamy ten mit, jakby na nowo go odczytujemy i mówimy, prawda jest taka, prawda? Budujemy nową świadomość historyczną, nową mitologię, bo przecież gdybyśmy się mieli tak naprawdę zastanowić nad tym, co spowodowało transformację, no to tak naprawdę to były czynniki o charakterze bardziej globalnym niż lokalnym, prawda? Gdyby nie upadek Związku Radzieckiego, gdyby nie przegrany wyścig zbrojeń, gdyby generalnie można powiedzieć nie wydolność taka racjonalna zupełnie, prawda, niewydolność ustroju realnego socjalizmu, no to prawdopodobnie nie mielibyśmy do czynienia z żadną transformacją. Ten czynnik ludzki oczywiście jest ważny, ale on, mówię tutaj o ruchu Solidarności, prawda, i o tej woli, potrzebie wolności, ale umówmy się, dobrze to widzimy również w społeczeństwach zachodnich, że stworzenie warunków do właściwej konsumpcji i nadawanie tej konsumpcji pewnej też sakralności, wartości sakralnej, pozwala utrzymywać pewien poziom ładu społecznego i wcale nie rodzi to jakiegoś buntu w świadomości ludzi, jeżeli mają co jeść, są zadowoleni z życia. I proszę zobaczyć, że ta dzisiejsza polityka na przykład obecnej władzy, budowanie tej, po pierwsze, budowanie tej nowej religii obywatelskiej w oparciu o oczywiście nie tylko o te mity, o których mówiliśmy, czyli o mit smoleński i o to nowe odczytanie transformacji, mitu okrągłego stołu. Okrągłego stołu, tak. Ale do tego wszystkiego dochodzi po prostu cała symbolika, prawda, właśnie związana z pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tablic pamiątkowych i tak dalej, oraz na przykład tego apelu smoleńskiego, który w zasadzie na wszystkich uroczystościach państwowych jest odczytywany. To poza tym oczywiście mamy też ten czynnik transcendentny w postaci włączenia się w to w jakimś sensie właśnie tego katolicyzmu. Znaczy, jak ten katolicyzm polski nabiera, włącza się to w to, prawda? Czy jakby nabiera pewnego upolitycznienia. Znaczy, myślę, że to zawsze było, natomiast jakby dzisiaj w większym stopniu to następuje. Ta łączność katolicyzmu z tą nową świadomością historyczną. Symbol
świątyni Opatrzności Bożej, prawda? To jest taki właśnie symbol polskiej rzeczywiście religii obywatelskiej. Proszę zobaczyć, że świątynia Opatrzności Bożej nie miała być, nie jest tylko kościołem, prawda? To jest też panteon wielkich Polaków, takie było zamierzenie, czyli łączenia w tym symbolu zarówno tego, co jest najistotniejsze z punktu widzenia Kościoła, czyli zbawienia i transcendencji, ale też wspólnoty politycznej, czy wspólnoty kulturowej, a więc ludzi, którzy tej wspólnocie Polsce, prawda, przydali wiele wartości, tak? Budowali kulturę, no, oddali swoje życie w tym sensie rozwojowi tożsamości. Ale czy nie oznacza ten proces kształtowania się religii obywatelskiej pewnego zeświadczenia religii, sprowadzenia jej z tej sfery sakrum do sfery profanum? To znaczy, czy nie łączy się ten proces też z takim oderwaniem człowieka od transcendencji? Człowiek ma świątynię, buduje świątynię dla swoich ziemskich, w cudzysłowie, bogów. Natomiast gdzieś ta wartość związana z autentyczną duchowością zostaje w pewien sposób niezagospodarowana. Czy ja myślę, to jest trochę inny problem. Opuszczona, bo zagospodarowana to brzmi też tak świecko, że człowiek w tym świecie religii, która staje się religią obywatelską, religią zaświadczoną, jest jakby pozbawiony tego kontaktu z duchowością, gdyż organizacje, które miały służyć temu, żeby człowiekowi pomóc się z tą duchowością kontaktować, no schodzą na ziemię i skupiają się na ziemskich problemach. To znaczy, ja myślę, że to nie jest takie proste. Znaczy, ja bym tutaj trochę popatrzył na to na zasadzie pewnej skali, dlatego że ja trochę interesowałem się mistycyzmem. No, i wydaje mi się, że to łaska wiary, da ona i to, jak bardzo jesteśmy duchowi albo nie jesteśmy duchowi, no to nie do końca od nas zależy. I też gdybyśmy patrzyli na to przez pryzmat transcendencji, niekoniecznie od nas zależy, bardziej od transcendencji, od opatrzności. Tak? I myślę, że nigdy tak nie jest. To są tylko krótkie okresy w historii. Na przykład mamy czas reformacji, prawda? Że te wspólnoty religijne, one są takie bardzo żywe i takie bardzo uduchowione. Natomiast człowiek, zresztą cała historia Izraela pokazuje nam, prawda, jak bardzo trudno jest człowiekowi, przeciętnemu człowiekowi, wierzyć w coś, czego nie widzi. Wierzyć w Boga Ducha. I to jest chyba cały problem, w ogóle problem monoteizmu, tego, który my znamy, tak jak my go rozumiemy, tego judeo-chrześcijańskiego, o tym mówię w tej chwili, że rzeczywiście ludzie, nie wszyscy mają tą zdolność, umiejętność uduchawiania siebie. I te instytucje Kościoła, one muszą być otwarte na różnych ludzi i można powiedzieć różnym ludziom w jakimś sensie służyć. Może ktoś powie manipulować nimi, to jest jakby inna sprawa. Natomiast proszę zobaczyć, że jak popatrzymy sobie na przykład na wspólnoty zakonne, tak, w przypadku Kościoła Zachodniego, Kościoła Katolickiego, to te drogi do realizowania swojej duchowości są przeróżne, prawda? Od zakonów zamkniętych, od zakonów kontemplacyjnych, prawda, po takie zakony, które w zasadzie są otwarte bardzo na sferę publiczną, prawda, edukacja, szkoła, różnego rodzaju formy. Także salezjanie. No salezjanie, urszulanki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu sfera, każda w zasadzie możliwość służenia Boga, która można powiedzieć, jest jakąś formą,
formą realizacji swojej duchowości, prawda, w różnych formach. Charakterystyczna dla człowieka w ogóle, prawda? Jest w jakimś sensie reprezentowalna. Prawda? Jeżeli się coś pojawia, jakaś nowa idea, to pojawia się nowy zakon, na przykład, prawda? Ale on zawsze będzie realizował, prawda, jakąś potrzebę wyrażania swojej duchowości właśnie, tak? I służenia Bogu poprzez taką, a nie inną regułę. Czyli wypełniania pewnego pluralizmu, takiego związanego właśnie z poczuciem duchowości, ale łączenia tego z pewnym cechami charakterologicznymi danej osoby, prawda, która poszukuje tego, tej doskonałości, jaką jest Bóg, prawda, i chce jej służyć. W takim sensie. Ale jeszcze tylko na chwilkę wrócę do, bo nie skończyłem tego wątku tam wcześniej dotyczącego tej polskiej religii obywatelskiej, bo w zasadzie tutaj ten mit smoleński i ten mit o Solidarności, o tym Okrągłym Stołu, one też służą budowaniu czegoś innego, bo tak naprawdę rolą tej religii obywatelskiej jest w zasadzie uzasadnienie i wypełnienie tego, co kiedyś głośno o tym mówiono, dzisiaj już tak jakby to słowo nie pada, ale to pojęcie nie pada, ale mówi się o tej czwartej Rzeczpospolitej. Czym jest ta czwarta Rzeczpospolita? Ona jest taka trochę, ona i tu jest ten element taki trochę, nazwijmy to transcendentny, bo ona jest jakimś civitas dei, jakimś takim, jawi się w opowieściach założycieli, prawda, czy tych, którzy ją budują, trochę jak ta Ameryka właśnie, Purytan, prawda, że ona będzie doskonała, że to Civitas Dei, czy ta czwarta Rzeczpospolita i to będzie taki kraj, gdzie będzie sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość, prawda, że to będzie świat doskonały, prawda, w zasadzie zbudujemy Polskę dla ludzi, tych, którzy byli do tej pory poniżani, którzy byli krzywdzeni, prawda? Gdybyśmy czytali na przykład właśnie to, jak pisali o sobie Purytanie, to oni o sobie tak pisali, że oni są najprostymi, tworzą prostą plantację Bożą, oni są prostymi ludźmi. Tylko do prostych ludzi przemawia Bóg, do prostych, dobrych, skromnych ludzi. Oni zbudują idealny świat. Oni we swojej wspólnocie i w tej prostocie. I mam takie wrażenie, że właśnie to, co dzisiaj obserwujemy, to konstruowanie tej religii, polskiej religii obywatelskiej, w pewnym sensie nowej religii obywatelskiej, no to jest właśnie budowanie trochę takiej purytańskiej Ameryki, prawda? Znaczy, oczywiście to porównanie nie odnosi się do końca, do sposobu funkcjonowania, prawda, Purytan i tego, co o nim wiemy, ale o takim właśnie myśleniu, że oto mamy możliwość zbudowania czegoś idealnego, że my wiemy, jak to zrobimy, że budujemy jakąś tak naprawdę utopię, prawda? A tej utopii oczywiście musimy nadać sens. Ta utopia musi mieć historię swoją, więc musi mieć właśnie swoje założycielskie mity. Musi mieć swoje symbole. I rytuały. I rytuały, prawda? I oczywiście to będzie z jednej strony, to będą z jednej strony rytuały dotyczące Smoleńska, to będą rytuały dotyczące różnych, świąt związanych z Solidarnością, na przykład właśnie z początkiem, prawda? Ale to też będą święta kościelne. Jakby to będą też, to będą te styki łączenia się tego, co właśnie charakteryzuje ten polski katolicyzm z tym nowym państwem, tak, które z tym katolicyzmem buduje nową tożsamość, prawda? Tak się zastanawiam, słuchając ciebie, czy fakt, że mamy do czynienia z obudzeniem się takiego nowego mitu państwowości polskiej, może spowodować, że ten ład osadzony na tym micie wpłynie jakoś długoterminowo na to, co się będzie działo w polskiej polityce? No to jest... Pytanie, wiem, że jest dość trudne, bo dotyczy przyszłości, ale tu jednak... To znaczy pytanie jest innego typu, bo ja w zasadzie
troszeczkę użyłem takiego, znaczy w ogóle rozmawiamy trochę w pewnym skrócie. Dlatego, że to pojęcie religii obywatelskiej w zasadzie odnosi się do czegoś, co już jest ukształtowane. Jeżeli byśmy, jakby miał być tak dokładnie, taki bardzo dokładny w tym, co mówię, to raczej powinienem użyć pojęcia religia polityczna, bo ta religia polityczna dopiero po jakimś czasie, jeżeli wniknie w kulturę, w świadomość, czyli te mity i te rytuały osiądą, jakby będą częścią naszej tożsamości, rzeczywiście staną się częścią naszej tożsamości, no to wtedy będziemy mogli mówić, że ta religia obywatelska zaistniała. Prawda? Na razie mamy do czynienia z pewną religią polityczną, ale to dla naszej dyskusji nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, natomiast chodzi mi o to, że rzeczywiście jest pytanie, czy ta religia obywatelska stanie się tą kulturą i czy będzie tyle czasu na to, czy ta obecna władza będzie miała tyle czasu na rządzenie, że uda jej się zbudować coś takiego. To wymaga, to nie wystarczy jedna kadencja. Trzeba więcej tych kadencji. Więc teraz jest pytanie, co zrobić, żeby rządzić dłużej, prawda? I żeby mieć wpływ, po pierwsze, na konstruowanie tej nowej świadomości Polaków, czy poprzez budowanie tej kultury, czyli tej właśnie religii obywatelskiej, nowej, z tymi nowymi mitami, plus z tą nową interpretacją historii. Mamy też ten nowy element, jak żołnierze wyklęci, o których tak mało mówiono do tej pory w Polsce. Tak, to jest jeden oczywiście to jest też jeden z elementów. Ale zapładnia świadomość młodych ludzi, którzy też czują, że chcieliby odegrać jakąś ważniejszą rolę w życiu niż siedzenie przed komputerem. Oczywiście. W portalach społecznościowych, przed grami. I teraz możemy powiedzieć tak, mamy do czynienia z taką sytuacją, że nikt nie powie, że to nie jest też dobrze, że ludzie zaczynają mieć poczucie swojej tożsamości, że mają jakieś, mają swoich bohaterów, że właśnie odchodzą od tych konsol, prawda, i czymś żyją innym. Idą gdzieś na pielgrzymkę. Tak, że jakby przeżywają. Ta postać Jana Pawła II jest też symbolem jakiegoś wielkiego Polaka, znanego całemu światu, tak? Budujemy jakieś wyobrażenie swojej wielkości o tej postaci i historii. Jakby nie ma w tym, wydaje się, tak teraz z perspektywy badacza teraz mówię, tak? Nie wydaje się to tak naprawdę niczym do końca złym tak długo, jak nie rodzi jednak pewnego zakłamania i zamknięcia się na świat, prawda? No bo jeżeli oczywiście wszyscy potrzebujemy pewnej tożsamości, wszyscy potrzebujemy pewnej pamięci historycznej, wszyscy potrzebujemy, można powiedzieć, nawet mitu, bo takim powiedzmy taką najszerszą definicją mitu jest definicja, w której mówimy o tym, że mit to jest coś, co się wydarzyło, bądź się nawet nie wydarzyło. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie, ale my wierzymy, że tak było. No i nie będziemy weryfikować, bo nawet nie jesteśmy w stanie. Wierzymy, że tak było. Czy tak było, czy nie, to jest inna sprawa. I taka wiara jest nam potrzebna, oczywiście. Ona, tylko, że ona nie może służyć, mówiąc tak czysto humanistycznie, prawda, zamykaniu się ludzi na innych ludzi. Nie? Czy jakby nie może prowadzić do zamknięcia się na dialog. No, ci Purytanie, o których mówiłem, no, byli po prostu hermetyczni. Oni nie chcieli ze światem rozmawiać, bo oni wiedzieli, że tylko oni mają rację, że prawda jest tylko po ich stronie. To nie jest sokratejski namysł, prawda, że wiem, że nic nie wiem, jestem gotowy na dialog. To. I wydaje się, że to, co jest chyba najbardziej niebezpieczne w tym zjawisku obecnej religii politycznej i tego budowania tej nowej rzeczywistości, to to właśnie, że ona w jakimś sensie wydaje się być właśnie pewną utopią, która, a jak każda utopia, jest przekonana o swojej doskonałości i nie ma miejsca na dialog, że nie ma miejsca na pomyłkę. Tu się nikt nie myli. Wszyscy wiedzą, jak ma wyglądać Czwarta Rzeczpospolita, prawda? Jak ma wyglądać ten Civitas Dei. Ci, którzy myślą inaczej, to są tymi, albo są ogłupiani przez innych, prawda? Albo nie rozumieją, jak to by powiedział Hegel, prawda, że wolność polega na takiej, na zrozumieniu konieczności, prawda? Dziejowej. Na tym polega wolność człowieka, że musi zrozumieć konieczność dziejową. Koniecznością dziejową jest budowanie czwartej
Rzeczpospolitej, prawda? Doskonałego państwa z prawie doskonałym społeczeństwem. A gdzie nie ma w zasadzie, jeśli patrzymy na tych, którzy prowadzą nas, tak? Czyli pasterzy, prawda? W religiach obywatelskich też mamy do czynienia z przywódcami, że ci pasterze, oni nie zamierzają z nikim dyskutować. Oni wiedzą, jak ma wyglądać IV Rzeczpospolita. Robią wszystko konsekwentnie. Więc jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo w tym budowaniu tej nowej tożsamości, budowaniu tego nowego państwa i tego nowego społeczeństwa właśnie w obrębie, w ramach tej nowej religii politycznej, czy też obywatelskiej, jeśli ona taką się stanie ostatecznie, no to jest to, że to prowadzi do budowania jakiegoś społeczeństwa totalnego. Tak? Jest takie sformułowanie, które kiedyś przytoczyła Hannah Arendt. Oczywiście odnosiła się ona do, ta wypowiedź, odnosiła się do systemów totalitarnych, przede wszystkim do analizy społeczeństwa III Rzeszy, ale zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, że wszystkie systemy totalitarne, jakby ich zadaniem, żeby utrzymać porządek, czy kontrolę nad społeczeństwem, to jest niepozwalanie ludziom pozostawania samym z sobą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie pozwolimy ludziom pozostać samymi z sobą, to nastąpi zanik sumienia. Bo żeby człowiek miał sumienie, musi mieć czas na wgląd wewnątrz siebie, prawda? I wtedy zastanowić się może, czy to, co czyni, co robi, prawda, jest dobre, złe, prawda? Jakieś, tak? Jeżeli wszystkie systemy totalitarne dążyły do kolektywności, tak? W kolektywności nie ma miejsca na myślenie samodzielne. W związku z tym, jeżeli my doprowadzimy do sytuacji, w której nie będzie dyskursu, ani miejsca na ten dyskurs, no to będzie możliwe, że będzie taki właśnie taki zanik sumienia następował. No, a kiedy następuje zanik sumienia, no to wiemy doskonale, że w zasadzie możemy zgodzić się na wszystko. Brzmi to dość ponuro. Tak, czyli ja oczywiście nie twierdzę, że ja będzie, wiem, ale rozumiem, żeby tak podsumować trochę naszą dzisiejszą rozmowę, chciałabym się zapytać, czy masz pomysł na taki mit obywatelski, który by dawał ludziom taki powiew jakiegoś lepszego świata, progresu, wyjścia poza konsumpcję, wyjścia poza poszukiwanie przyjemności jako ostatecznego probierza prawdy co do tego, co czynić należy i gdzie podążać. Generalnie myślę, że byłbym jestem sceptykiem, jeśli o to chodzi. Znaczy, nie wydaje mi się, żebyśmy jako całe społeczeństwo, czy w większości, potrafili uniknąć myślenia właśnie o konsumpcji, upraszczania sobie rzeczywistości. Wydaje mi się, że w tym kontekście akurat Platon miał rację, że jednak większość społeczeństwa no, jest takiej, można powiedzieć, w takiej kondycji, która pozwala władzy politycznej na zagospodarowanie tej większości poprzez dawanie jej tego, czego ona tak naprawdę chleba potrzebuje, i chleba i igrzysk. Tak, no ona w najprostszy sposób. Wiem, tak. Ale I mamy... w związku z tym oczywiście mamy przykłady, czy sytuacje, w których ludzie wypalają się, uciekają, poszukują. Natomiast wydaje mi się, że w swojej większości ludzie potrzebują właśnie bardziej tej konsumpcji niż tej duchowości mimo wszystko. Oczywiście w jakiejś formie ona zawsze występuje, natomiast kapitalizm, można powiedzieć, też
na tym bazuje, prawda, że że daje pewnego rodzaju możliwości jakiejś takiej pseudoduchowości, prawda, w jakiś sposób realizowanej poprzez konsumpcję na przykład właśnie. I to jest oczywiście pytanie o wolność jednostki, o wolność człowieka, o jego umiejętność, o to, czy człowiek, czy każdy człowiek tak naprawdę musi taki być, jak sugerujesz, czyli tak naprawdę wolny, zorientowany na konsumpcję i na przyjemność, ale myślałam tutaj jeszcze o demokracji bezpośredniej, jako takiej formie organizacji życia politycznego, która właściwie nie została jeszcze na szeroką skalę przetestowana. Czy ta forma organizacji życia społecznego nie byłaby inspiracją dla ludzi do takiego pluralizmu, który mógłby się autentycznie utrwalać w różnych wspólnotach lokalnych ze względu na ich oryginalność, ich niepowtarzalność, co by stanowiło jakby taką przeciwwagę dla tych totalitaryzujących trendów, które niesie z sobą kapitalizm i jego upadki w różnego rodzaju patologie, którą był czy bolszewizm, czy właśnie faszyzm, czy neokolonializm, powiedzmy, współczesny. To znaczy, ja uważam, że jakby demokracja bezpośrednia oczywiście ma swoje walory, natomiast powiedzmy sobie szczerze, demokracja bezpośrednia ma swoich bohaterów, tak? Czyli lud. Ale ten lud musi dojrzeć do czegoś, tak? On musi być świadomy. Jest teraz pytanie, czy ci, którzy mieliby decydować w demokracji bezpośredniej, są tak naprawdę ich kultura polityczna, ich świadomość, ich organizacja, ich mitologia, symbolika jest wystarczająco czytelna dla szerokich rzesz społeczeństwa, żeby to przyjęły i uznały za swoje. Przyjęły, ale też można powiedzieć, że przecież mamy do czynienia z totalnością tłumu, prawda? Czy z totalnością ludu. Tak. Demokracja może być równie dobrze narzędziem. No przecież to w jakimś sensie demokracja zabiła Sokratesa, prawda? Dokonała mordu politycznego to nie jakby w takiej formule jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, czy mamy właśnie jakąś instytucję dialogu, czy w ogóle rozmawiamy ze sobą. Prawda? To nie musi być demokracja bezpośrednia, jeżeli tylko sytuacja, w której umiemy rozmawiać ze sobą i szanować siebie nawzajem, potrafimy przyjąć, że możemy się mylić. Prawda? Właśnie. I jakby to jest istotne i że wszystkim nam tak naprawdę zależy nie na samym sobie wyłącznie, prawda? Tylko na dobru wspólnym jakimś, prawda? I to nie ma znaczenia wtedy, że to jest demokracja bezpośrednia czy pośrednia. Znaczenie ma ta kondycja człowieka, kondycja ludzi i ich relacje, prawda? I umiejętność tej relacyjności. Historia zna wiele przypadków, że to właśnie demokracja bezpośrednia uczyniła coś złego, prawda? Wcale to nie jest tak, że to jest jakiś gwarant sprawiedliwości, prawda? Jakiejś mądrości publicznej, tak? Którą wyraża lud, prawda? Idący bezpośrednio głosować. Do tego przyjmijmy właśnie ta mądrość, mamy jeszcze dzisiaj, zwłaszcza we współczesnym świecie ztechnicyzowanym, prawda, w przypadku, mówimy tu o internecie, o tym świecie wirtualnym, możliwość manipulowania ludźmi, prawda, kształtowania ich świadomości, wywierania w sposób taki zupełnie niebezpośredni przecież, nie, wpływu, to wszystko powoduje, że nie ma żadnej gwarancji, że demokracja bezpośrednia będzie tym idealnym rozwiązaniem. Po prostu, tak? Dobrze. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym dzisiejsze spotkanie skończymy. Jeszcze raz przypomnę, mówił doktor habilitowany Piotr Grabowiec, kierownik Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Do widzenia. Dziękuję.